najlepszym miejscem byłoby przyjęcie ustawy lustracyjnej i raz na zawsze odtajnić wszystkich agentów byłych. I jednym ciosem to pytanie rozstrzygnięcia. Tutaj chcę zwrócić uwagę, że do byłych pracowników, byli pracownicy służb specjalnych jest dużo. Według ustawy lustracyjnej około 20. Dużo czytałem wypowiedzi byłych szefów, szczególnie byłych szefów służb Departamentu Bezpieczeństwa Litwy i większość z nich właśnie była tej myśli, a szczególnie ci, którzy już byli na PO, już nie u władzy, byli nie w departamencie, ich pozycja była wszystkie prawie jednakowa. Trzeba potrzebna jest lustracja, ponieważ ten gruz ciążył także na nich. I czytając ich na komentarze, dowiedziałem się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Znaczy, kim byli ci byli pracownicy służb specjalnych? Ich było pierwsze dużo. Po drugie, znaczy, wypełniali różne funkcje. Byli ci, którzy walczyli i z terroryzmem, znaczy ich trzeba oceniać pozytywnie. Byli ci, którzy walczyli, powiedzmy, z organizowaną przestępczością, też trzeba ocenić pozytywnie. Byli ci, którzy no, po prostu byli informatorami. Ale byli i tacy, którzy właśnie prześladowali, proponowali pozytywnie się, sadzili do więzienia. A więc na jedną szalę nie można wszystkich umieścić. Znaczy, drugi moment. Jest taki aspekt moralny. Dla większości społeczeństwa on jest nawet ważniejszy niż ten aspekt praktyczny, który przewiduje, że właśnie ci byli są utajnieni, są szantażowani i działa nie na korzyść państwa, nie na korzyść obywateli, a na korzyść tych struktur, które mają dostęp do tej informacji. I tutaj jeszcze trzeba podkreślić jeden moment, że ta ustawa lustracyjna, którą my zaproponowaliśmy i która była przyjęta w 2010 roku, nie przewiduje prześladowań. I to jest kamieniem węgielnym tej całej ustawy. Nie przewiduje żadnego prześladowania. Tu chodzi tylko o odtajnienie. I właśnie taką ustawą w 2017 roku, to było latem, tuż po rejestracji zadzwonili do mnie z telewizji BBC rosyjski wydział, poprosili o wywiad. Przyjechali do mnie w ogrodzie, ja nie bardzo chciałem, byłem na urlopie, prawie godzinę dawali mi wywiad. Później my pojechali do Wilna, do Sejmu, mówili, że wywiad ukaże w ciągu tam tygodnia, wywiad ani w ciągu tygodnia, w ciągu roku nie ukazał się. Znaczy po wizycie w Sejmie, znaczy ten temat był zdjęty. I co później zauważyłem, że cisza medialna. Znaczy, projekt był zarejestrowany, cisza medialna. Projekt był przedstawiony Sejmem, znaczy pierwsze czytanie, przed, po, w czasie przedstawienia, cisza medialna. To mnie znowu zastanowiło. Projekt oczywiście był odrzucony też bardzo szybko, większością głosów. No i znowu my zastanawiamy, co mam dalej czynić. I wszystkim chyba już stało się jasne, że jednak tutaj chodzi nie o tych zwykłych byłych pracowników służb specjalnych, którzy tam byli promotorami, czy tam jakimiś pracowali w milicji, w policji, czy tam jakieś umowy były podpisane. Tu u nas chodzi, i tu jestem już prawie pewny, o tych, którzy są dzisiaj u władzy, na najwyższych szczeblach władzy. W Sejmie, w rządzie, w sądownictwie. I co najbardziej, powiedzmy, najbardziej podszkodzi dla naszych obywateli? Wśród mediów. O tym się skandali. Słyszeli się o skandalu Banioniesa, czy Salusa Banioniesa, Donatasa Banioniesa, Salusa Sądeckiesa. Центром резистенции, центр бадене геноциду резистенции огласили, якоби ці те особи спозвали з КГБ.
Później był ogromny skandal. Później wśród polityków było dużo dyskusji i trzeba było znowu przyznać, że oni tak nie skompensowali. Dlatego jeszcze raz zarejestrować projekt. Oczywiście w Sejmie można zarejestrować trudny ten projekt, jeżeli był rzucony po pół roku. Zarejestrowaliśmy ten projekt. Frakcja, z pomocą frakcji przeprowadziliśmy pracę z innymi frakcjami, szczególnie z frakcją Chłopów i Zielonych. Nas podtrzymali frakcja Parkety Sinkumas, wśród socjaldemokratów, ile osób, które podtrzymali. I po pierwszym czytaniu w Sejmie ten projekt został poparty 55 głosami. I tutaj już media nie mogły tego przeliczyć. Oczywiście były wywiady, były audycje, oczywiście wywiady były bardzo tendencyjne. Znaczy na żywo chyba prawie nic nie było, a wszystko co było nagrywane, to mówiłem, to wszystko robi się. Ale jednak sprawa ruszyła do przodu, idzie do przodu ogromnymi krokami. Zauważyłem, jakim wzrokiem w Sejmie na nas patrzą Jutniewiczyny, Ryszałskas. Nie trzeba być chyba tam jakimś prorokiem, żeby zrozumieć, że państwo, proszę zwrócić uwagę, że w czym jest, nie o to chodzi, że oni nie, że dla nich jest przyznane teraz, że współpracowanie z służbami specjalnymi jest nie do pomyślenia. Oni nas uczą patriotyzmu, oni nas uczą, jak mamy żyć. Oni cały czas byli u władzy i teraz, żeby się okazało, że oni byli właśnie w tych służbach, ale nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że tu już jest kryminał, ponieważ ojcy, jeżeli nie ukazano, to jest kryminał, sprawa karna. Jest jasne, tylko jest niejasne jedno pytanie. Jak z tego wybrną, jak z tego mają wybrną ci, którzy wrócą, powiedzmy, ogromne nieprzyjemności. Nie mamy tutaj żadnych iluzji, że będzie tutaj walka dla nich nie na życie, a na śmierć. Słyszałem tak w odległości sali, jak miałem się do Naszawskiego zapytała o Kępcze to Parkus. On tak słyszałem, słyszałem, powiedział, nie te argumenty. Nas комитет по партийству, как копейки. Понимаю, что мы оба сон в комиссии, в комитете обороны народовой. Значит, они сон певни, же, сон певни, же та устава не застанет принята. И о справе коррупционе. Знову, не бедно прочитать, что шарных иных ответов, что тут только выповедь в тем року процесса комитету оборони народової Бакаса, а він був і президентом комісії, яка робила справу корупційної мужі Болцу, то розлишилися. І теж на питання кореспондента в часі представляння проєкту відео тієї комісії, запитання, чи особи були в спутниці служби спеціальних, са замішані в те афери, чи са в тебе, то теж так. Шановні Панство, вам просто догоди не мої, не якісь там особи, а тих особ, які повинні пильнувати пожежних панств, повинні пильнувати бачити з корупцією, бачити з враженнями красивими, то їх є знання. І ми власне, і цьому в тим керунку, щоб те загроження, тих загрожень не було.